Hej, w dzisiejszym odcinku będę tworzyła rodzinkę Barbie w Simsach. Zrobię sobie rodzinę Izy i Briana, a w kolejnym filmiku Pauliny i Maxa. Zacznę sobie od Izy. Wybrałam jakiegoś Sima z galerii i teraz będę go zmieniać. Dobra, najpierw usunę sobie włosy i makijaż, żeby mi nie przeszkadzały i zmienię sobie oczy. Iza ma taki jasno-brązowy kolor oczu. Nos ma w miarę dobry, teraz usta. Brwi Iza ma na pewno cieńsze i oczywiście ciemniejsze. Jednak ten kształt oczu musiałam zmienić, bo mi coś nie pasowało. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Dobra, wygląda to w miarę dobrze. Jeszcze lekki makijaż i włosy. Nie wiem jak wy, ale ja najbardziej lubię w Simsach zmieniać włosy i ubrania. Postaram się wam wkleić zdjęcie Izy gdzieś z boku ekranu, żeby porównać lalkę do mojego Sima. No i przechodzimy do włosów. Od razu lepiej, ale oczywiście to nie ten kolor. Ej, widzicie to? Te włosy są ekstra. Ale poszukam jeszcze czegoś innego. Generalnie bardzo trudno mi było znaleźć nawet w modach włosy podobne do włosów Izy, bo wiecie, nigdzie nie było jednej strony niebieskiej, a drugiej fioletowej. Były albo całe niebieskie, albo całe fioletowe. Ale zobaczcie na te dwukolorowe, chyba najbardziej zbliżone do włosów Izy. O, 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 to jest to! Mamy to! Mogę sobie przejść do ubrań. Podoba mi się ta liliowa bluzeczka i przetarte dżinsy. Jest dobrze. Ej, ona ma chyba aparat na zębach. Muszę jej to usunąć. Strój wizytowy to będzie taka krótka sukienka i buty na obcasie. Sportowy może zostać i znowu mi się włosy zmieniły i makijaż. Pać będzie może w takim kompleciku. A teraz na imprezę. No i znowu włosy, oczywiście. Ej, te są też fajne, ale pozostanę przy tamtych. Co by jej tu ubrać na imprezę? Ta bluzeczka jest ładna. I znowu fioletowa. Co ja mam z tym fioletowym? Spódniczka jest ok. Standardowo włosy. Strój jej dam różowy. Na upalne dni sukienka na ramionczkach
i jeszcze została zimowa stylówka. To by było fajne, ale z tyłu ta spódnica nie wygląda dobrze, więc zmienię ją na inną. Co tu jeszcze? Aspiracje. Iza będzie chciała mieć dużą, szczęśliwą rodzinę. I jaka jest? Na pewno dobra, może rodzinna i ambitna. Okej, dodajemy nowego Sima. A będzie to Brian! Znowu wam wkleję z boku fotkę Briana i już lecimy z twarzą. O, z boku raczej tak Brian nie wygląda. Trochę większy nos, broda, oczy i oczywiście usta. Zrobię mu trochę ciemniejszą karnację. A w ogóle to zapomniałam zrobić skórę Izie. Też jest na pewno ciemniejsza. Dobra, mogę wracać do Briana. Co powiecie na takie uszy? Nie no, bez przesady. Czas na fryzurę. To jest w miarę, ale widziałam tu jeszcze coś innego. To nie to. Szukam dalej. Blondynką też nie będzie. Chyba zostawię mu takie włosy. Denerwuje mnie trochę ten przedziałek, ale no nie ma innej fryzury. Teraz trzeba go w coś ubrać. Trochę go jeszcze umięśnię, żeby nie był taką chudzinką. Koszula, jakieś jasne dżinsy i trampki. Strój wizytowy będzie bardziej elegancki. No nie, te okulary i kolczyki trzeba zdjąć. Będziesz miał bluzę i spodenki po prostu. Na nos to zwykła biała koszulka i bukserki w serduszka, urocze. A na imprezę coś eleganckiego.
Nie no, w takich slipkach to ty nie wyjdziesz mi na basen. O, i znowu te kolczyki. Dobra, to nie. Może koszula w kwiatki? Nie no, przesada. No i ostatnia stylizacja na zimę. Brian będzie wesoły. Może smakosz i. Kumpel. Dodam teraz nowego Sima i jest tu taka opcja baw się genami i tak sobie stworzę Zosię. Brian plus Iza i stwórz losowo córkę. Mamy Zosię! Trochę ją tu jednak zmodyfikuję. Wiecie, mniejszy nosek, większe oczy i usta. Ale nie będę się jakoś mocno na tym skupiać, bo Zosia najbardziej charakterystyczną ma fryzurę, takie dwa koczki, więc to postaram się zrobić. Ej, te włosy są idealne dla Lenki. Ale te są bardzo podobne do włosów Zosi. Ubiorę ją w bluzeczkę, tylko muszę się zdecydować, jaki kolor. Jejku, te włosy mnie denerwują. Ciągle je muszę zmieniać. Tutaj też damy bluzkę i spódniczkę w kratkę. Na sportowo jakaś bluza. Piżamka. Na imprezę taka elegancka bluzeczka. Na basen jest ok. W ciepłe dni bluzka na ramionczkach. I
I tu może jakaś kurtka pikowana i kaloszki. Dobra, teraz tworzymy Lenkę. Stwórz losowo siostrę. Lenka wyszła taka. Trochę ją pozmieniam, żeby nie była identyczna z Zosią. I muszę jej zmienić oczy na szare, bo Lenka ma takie szarawe oczy. Teraz muszę wybrać włosy. Najbardziej podobny jest ten koczek, tylko trochę ciemniejszy i taki chyba zostawię. Niech ma spodenki na co dzień. O, taka sukienka jest bardzo ładna. Czapkę jej zdejmę. Piżamka może być różowa, ale okularów to Lenka nie ma. O, to może mieć na imprezę. Strój ma dobry. Tutaj też jakaś kurteczka i spodnie i gotowe. Zrobimy, że Lenka jest wesoła i wszystko się zgadza. A teraz znowu się pobawimy genami i teraz tworzymy losowo bliźniaka. Kubuś wyszedł taki. Oczywiście muszę mu zmienić kolor skóry i zrobić blond włosy. Myślę, że te będą okej. No dobra, Kubuś jest gotowy. Teraz tylko ubrania i rodzinka gotowa. Na co dzień koszulka i spodenki. Kubuś z muszką, jaki elegancik, no no no. Kapciochy ściągamy. Teraz na upalne dni. Ej, ale te buty muszę zmienić. To w ogóle są jakieś dziewczęce klapki, serio? Ostatni strój i zbliżam się do końca.
Matka, ojciec, siostra, siostra, wszystko się zgadza. Kubuś będzie aktywny. I koniec, moi drodzy! Tak się prezentuje rodzinka Roberts. A teraz sobie wybiorę dla nich działkę. Może w tym miejscu. Zniweluj działkę. I moi drodzy, w kolejnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, pokażę wam, jak mebluję ich dom. Więc piszcie w komentarzach, czy chcecie taki odcinek i dajcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiam i życzę pięknego dnia. Pa, pa!